Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, bo czas, byśmy porozmawiali o ustawieniach Hogwarts Legacy. Długo to trwało, naprawdę bardzo długo, ale aktualnie widzicie, jak wygląda moja gra, czyli jest dość płynna. Nie ma tu żadnych problemów, jeżeli chodzi o ustawienia i tym podobne. Nie ma skoków, nie wiadomo jakich. Nie ma żadnych dziwnych rozmazów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę sporo to czasu trwało, zanim to ustawiłem optymalnie do mojego komputera. Oczywiście każdy komputer jest inny, jeżeli macie mocniejszy, słabszy, to wszystko będziecie musieli sobie potestować, ale ja wam pokażę, jakie ja mam teraz aktualnie przy takim średnim komputerze. Ustawienia wyświetlenia to oczywiście pełny ekran w oknie. Wybieracie swój monitor, więc to jest mało ważne. Rozdział skalowanie, ja wam proponuję tutaj wybrać AMD FSR 2. Oraz to samo tutaj, tylko że po prostu tryb jakości. Jeżeli chodzi o zwiększenie ostrości, to 0,4, można dać na 1, ale uważam, że jest to zbyt mocne. Mam na 4 i jest naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście możecie sobie pokombinować i sami sobie wybrać. Jeżeli chodzi o FPS-y, ja 60 sobie ustawiłem maksymalną po prostu. Pole widzenia, jeżeli chodzi o mnie, to plus 20. Rozmycie w ruchu wyłączyłem, niepotrzebne mi to jest, tylko obciąża mój komputer. Głębia pola włączona, tutaj tak samo włączone, efekt ziarna wyłączone. Jeżeli chodzi o tutaj efekty, to tako. Jakość efektów mam ultra, no bo wiadomo, to dosyć fajnie wygląda, ale oczywiście jak macie trochę słabszy, to będziecie sobie na wyższy. Jakość materiału mam wysoka, jakość mgły niska, kompletnie mi to nie jest potrzebne. Jakość nieba również niska, po prostu w ogóle nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Jakość roślinności wziąłem ultra z racji tego, że właśnie lubię sobie popatrzeć na ten piękne lasy, wspaniałe zwierzęta oraz po prostu ogólnie roślinność tutaj. Jakość przetwarzania, o kurnie, wziąłem niską, jakość cieni wysoką, jakość tekstur ultra, jakość pola widzenia wysoka, jakość populacji średnia. Jakość populacji średnia dlaczego? Ponieważ na niskiej troszeczkę było za mało tych NPC-ków, a na średnim jest odpowiednio. Na wysokim minimalnie troszeczkę więcej, niepotrzebne tak naprawdę, tylko niepotrzebnie obciąża na komputer. Jeżeli chodzi o resztę, to są wyłączone. Oczywiście jakość cieni możecie sobie wybrać jaką chcecie, ja mam na wysokim, ale równie dobrze można mieć na średnim i zawsze to jakoś tam sobie na pewno zadziała wam lepiej. Oczywiście wszystko musicie sobie potestować, to co dla was jest najbardziej odpowiednie, ale u mnie wygląda to tak i jestem absolutnie w tym momencie zadowolony. Naprawdę dużo lepiej to wszystko wygląda, dużo lepiej mi się gra teraz i wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ładne, więc gorąco polecam, jeżeli chodzi o moje ustawienia, to są właśnie takie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego.